Witam serdecznie na dzisiejszych zawodach. Są to zawody miejsko-gminne w mini piłce ręcznej dziewcząt. Nasza szkoła jest organizatorem, moje nazwisko Katarzyna Krawczyk. Chciałam powiedzieć, jakie są drużyny. Bardzo liczna młodzież dzisiaj przybyła do naszej szkoły. I tak, gospodarz, czyli szkoła podstawa numer 9, szkoła podstawa numer 1 w Olkuszu, szkoła z Gorenic, szkoła numer 3 z Olkusza, szkoła z Żurady, szkoła podstawowa z Szóstki, szkoła podstawowa z Osieka, szkoła podstawowa z Zedermana, szkoła podstawowa z Braciejówki, szkoła podstawowa z Piątki i szkoła podstawowa Czwórki. Gramy systemem takim, że są trzy grupy, każdy z każdym i potem pierwsze zespoły z danych grup będą grały o konkretne miejsca i o finał w dzisiejszym meczu, a za tydzień będą zawody powiatowe również u nas w szkole. Ja przyszłam dzisiaj pooglądać zawody z ramienia SPR Olkusz. Bardzo cieszy mnie tak liczna młodzież, która tutaj zgromadziła się na dzisiejszych zawodach. 11 zespołów to naprawdę znakomity wynik. Widzę, że zawody odbywają się w bardzo miłej atmosferze. Dziewczynki posiadają już umiejętności, które dzisiaj wykorzystują w tych meczach. Jest to na pewno zasługą naszych olkuskich nauczycieli uczących w szkołach podstawowych, a także zasługa Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, który dołożył 5. godzinę o profilu piłka ręczna w szkołach podstawowych naszej gminy. Mam nadzieję, że my z ramienia klubu będziemy mogli wyłowić młode talenty, adeptki przyszłej drużyny SPR Olkusz. Nazywam się Cieślik Janusz, jestem dyrektorem szkoły podstawowej numer 9 w Olkuszu, gospodarzem dzisiejszego turnieju. Bardzo mi miło, że nasza szkoła stała się niejako ośrodkiem piłki ręcznej w Olkuszu, tej młodzieżowej, tej dziecięcej. Miło jest, że w turnieju, w rozgrywkach miejsko-gminnych bierze udział aż tyle drużyn. Od wielu lat nie było aż tak licznych reprezentacji szkół. Dzień dobry, Michał Ziarno, uczę wychowania fizycznego w szkole podstawowej w Braciejówce. Przyjechaliśmy dzisiaj na zawody z dziewczętami klas 4-6. Dlatego, gdyż nasza szkoła jest bardzo mała, musimy sobie radzić, dlatego bierzemy klasę 4., 5. i 6. Klaudia Kowal. Dominika Stanek. Kasia Bałtowska. Justyna Ćwik. Karolina Stanek. Dominika Jurczyk. Karolina Barczyk. Monika Ćwik. Nadia Majda. Mariola Stanek. Kamila Gil. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy ze szkoły podstawowej numer 1. Moje nazwisko Elżbieta Kajda-Piegrzyk, a oto moja drużyna. Ola Fira. Martyna Stach. Karolina Kuś. Ala Kozioł. Dorota Wdowik. Sylwia Gajos. Kornelia Ślisz. I Ania Józaszek. Przedstawiam drużynę ze szkoły podstawowej numer 6. Szkoła ta znajduje się w dzielnicy Pomorzany w Olkuszu. Moje nazwisko Janina Skipiała. Trenujemy z dziewczynkami raz w tygodniu i są to w większości dziewczynki z klasy 5. Może po kolei się przedstawią teraz. No to Oliwia Mystek, Karolina Tomsia, Lawia Gamrat, Magda Gawron. Nazywam się Kamila Gieszczyk. Nazywam się Sylwia Drygała. Kornelia Wsiąkowska. Wiktoria Lech. Ola Lubaszka. Czy lubicie piłkę? Witamy serdecznie. Jesteśmy ze szkoły podstawowej z Osieka. Reprezentujemy naszą szkołę już w kolejnych zawodach. Dzisiaj jest to piłka ręczna. Dziewczyny z naszej szkoły bardzo chętnie grają w piłkę ręczną i myślę, że spośród tych dziewcząt będą tutaj kiedyś dziewczyny, które zastąpią reprezentację tą sławną naszą złotą olkuską. A teraz proszę przedstawić się. Ja nazywam się Sandra. Ja nazywam się Patrycja. Ja nazywam się Kamila. Ja nazywam się Magda. Ja nazywam się Ewa. Mam na imię Wiktoria. Nazywam się Kasia. Mam na imię Marcelina. Nazywam się Ania. Nazywam się Monika. Dziękujemy bardzo.
Nazywam się Lucyna Stach. Uczę w szkole numer 5 w Olkuszu. Na zawodach dzisiaj mam dwie drużyny. Drużynę z klasy 6 i z klasy 5. Muszę oddam mikrofon koleżankom. Po kolei będą dziewczynki się przedstawiać. Imię i nazwisko. Karolina Żeba. Oliwia Teper. Karolina Czekaj. Ola Różanowska. Klaudia Trepka. Paulina Kiełtyka. Agnieszka Czarnota. Anna Głąb. Wiktoria Bugaj. Martyna Gęgotek. Zanna Ćwik. Agnieszka Chępka. Angelika Kuźma. Kinga Mosul. Aha, ja mam zatrzymać. Dzień dobry, nazywam się Justyna Gałgus. Uczę wychowania fizycznego w szkole podstawowej numer 4 w Olkuszu. Od września prowadzę zajęcia pozalekcyjne szkolnego koła sportowego z zakresu piłki ręcznej. Na dzisiejszych zawodach są obecne dziewczynki z klasy 6, jak również dziewczynki z usportowionej klasy 5. Dziękuję bardzo. Nazywam się Roxana Kubańska. Nazywam się Aleksandra Banasiewicz. Nazywam się Kamila Kociołek. Nazywam się Ada Springer. Nazywam się Gosia Kliskowska. Nazywam się Kasia Kula. Witamy, jesteśmy szkołą podstawową z Gorenic. Chciałyśmy podziękować wszystkim naszym rodzicom, naszym wszystkim nauczycielom za pomoc i naszej dyrekcji. A teraz dziewczynki się przedstawią. Ja się nazywam Agnieszka Dudkiewicz. Weronika Banasiewicz. Magda Kurkowska. Izabela Kwaśniewska. Sylwia Król. Magda Kondek. Sylwia Ciesielska. Ania Ziernik. Dominika Kot. Kinga Skalniak. Monika Tylnicka. Dzień dobry, przyjechaliśmy ze szkoły podstawowej w Żuradzie. Moje nazwisko Elżbieta Kajda-Piegzik. Uczę w tej szkole wychowania fizycznego i oto nasza drużyna. Olga Kajda. Justyna Gałka. Ewelina Kajda. Ania Rybczyńska. Anna Rosmus. Dorota Komuńska. Monika Kajda. Kasia Głowacka. Oliwia Pogodzik. Jestem nauczycielem szkoły podstawowej numer 3. Moje nazwisko Żurek Krzysztof. To jest drużyna ze szkoły numer 3. Kapitan i pozostałe zawodniczki. Paulina Oruba. Oliwia Rosmus. Wiktoria Wilk. Anna Andrzejczyk. Kinga Deptalska. Paulina Ambrozik. Kamila Osmenda. Małgosia Takuszewska. Natalia Pasternak. Klaudia Czarnol. Kamila Stanisz. Kubika Aleksandra. Klaudia Kluczewska. Ewelina Czarnota. Wiktoria Rogusz. Dzień dobry, nazywam się Barbara Kordaszewska, jestem nauczycielem szkoły podstawowej w Zedermanie. Przed Państwem drużyna dziewcząt. Są to dziewczyny, które walczą dzielnie. Ja chciałam tu podziękować rodzicom tych dziewczyn, które trenują w klubie naszym olkuckim i rodzice zachęcają i wspierają dziewczyny w treningach i pani dyrektor, która też przychylnym okiem patrzy na nasze treningi i grę w szkole. To ja dziękuję, oddaję głos dziewczynom. Nazywam się Monika Rogusz. Angelika Pawlak. Emilia Madejska. Kamila Stach. Katarzyna Solecka. Sylwia Gut. Kamila Kordaszewska. Paulina Roś. Magdalena Rogusz. I serdecznie chciałybyśmy podziękować pani za ten trud, tak, który też wkłada, żebyśmy były jak najlepsze. Nazywam się Joanna Kraińska. Justyna Rogusz. Kamila Sioła. Chciałam przedstawić drużynę zwycięską szkoły podstawowej numer 9, która po ciężkich, trudnych meczach wygrała. Chciałam przedstawić moją reprezentację. Myślę, że same się przedstawią. Marysia Majewska. Klaudia Trepka. Ola Cieślik. Magda Durańska. Ania Przonto. Ala Pietruszka. Klaudia Polak. Weronika Trepka. Angelika Musiał. Sylwia Struka. Julia Nowak.
Filas Natalia. Pierwsze miejsce w dzisiejszym turnieju zajęła drużyna gospodarzy, szkoła numer 9 w Olkuszu. Drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa z Zedermana. Brawa! I trzecie miejsce szkoła podstawowa numer 3 w Olkuszu.